Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis. Telefon 600 968 157. Teatr projektowy, w którym występują absolwenci kraśnickich szkół, nadal działa. Ze swoim spektaklem Strona 44 wystąpił już podczas Nocy Kultury, zdobył nagrodę Wyżyna Teatralna. Tym razem zagrali dla swojej publiczności w Centrum Kultury i Promocji. Zaczęło się tak po prostu. Dowiedzieliśmy się o unijnym projekcie, który był ogłaszany w szkołach. I uczniowie, którzy chcieli, mogli się właśnie zapisać i przyjść na spotkanie. 11 osób rozpoczęło pracę, wyszło ze swoim pomysłem. Częściowo materiał czerpano z blogów, które zamieszczają młodzi ludzie. I udało się zrealizować sztukę. Bardziej jest to manifest teatralny, bym powiedział, niż spektakl. Chociaż ma formę teatru. Natomiast jest to manifest o to, żeby być zauważony, o to, że ich problemy w jakimś zakresie są zamiatane przez dorosłych pod dywan. Spektakl przypomina niekiedy flesz ze zdarzenia. Towarzyszy mu ciągła zmiana miejsc. Raz przenosi mi się do pokoju dyrektora, innym razem to rozmowa rodziców czy młodych ludzi wyrażających swoje opinie na temat samobójstwa bohaterki. Teatr realizuje się dalej. Premiera kolejnej sztuki przewidziana jest na maj przyszłego roku. Co tym razem zaprezentują artyści? Będzie to troszeczkę związane z pierwszym spektaklem. Będzie się to niejako zazębiało, aczkolwiek będzie to... Tu w tym spektaklu nie ma ról konkretnych. Każdy może grać każdego. No, w tym, który teraz powstaje, będzie to spektakl z konkretnymi rolami. Aktorzy już się przygotowują. Jeśli uda nam się wystawić również tutaj w Kraśniku, to będziemy bardzo szczęśliwi, że gramy u siebie. Młodzi krzyczą, prosząc o wysłuchanie, poszukują własnych wartości. To temat Strony 44. Można stwierdzić, bardzo aktualny.